Notabene moja teściowa, a o niej mama, zadała nam zadanie domowe, że każdy ma przyjść i opowiedzieć o Grzymale, co się dowiedział w domu i tak dalej, i tak dalej. No i pierwszy Stasiu Linkiewicz się zgłosił, Stasiu mów. No, a mi dziadek mówił, że Michał Grzymała przyjeżdżał do Rostarzewa do knajpy i jak się upił, to go kładli na wóz i koń sam szedł do domu. Stasiu, siadaj, siadaj, nie ma. Jezu. No ale popić i tak dalej, no bo jak to wszystko przeżyć, nie? No a Newton w nosie dłubał sobie. Ale bardziej go szanowali w innych stronach Polski. W Krakowie były sztuki teatralne, jemu poświęcone były wystawiane, Grzymale, nie? A jak wtedy, co były te uroczystości w miasteczku ukraińskim, myśmy w Sejmie wywołali uchwałę, uznając Michała Grzymały jako bohatera narodowego. To była uchwała Sejmu. I teraz tu Grzymała był w Grodzisku, nie? Szefem Groklinu, nie? Wtedy na fali był. No i była ta akcja połączyć się miał Groklin, nie? Z Śląskiem Wrocław. Tam były takie układy tego, nie? No i wtedy część we Wrocławiu jakby się zbuntowała i była ulica, jest ulica do dzisiaj Michała Grzymały, ale na tle tego sporu wnieśli do Rady Miasta, żeby tą ulicę zlikwidować. Tak, mocne zaczynienie. Ale tam tacy byli ciekawi ludzie, nie? Żeśmy im przesłali tą uchwałę, się zwrócili do nas, żeśmy przesłali tą uchwałę, no i wtedy na tej sesji mówią, jak bohater narodowy, wy chcecie likwidować ulicę i to jest obronione. Pąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy, polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. By nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg.